W lasach hodowlanych mamy równo rosnące drzewa o prostych pniach podobnej grubości. Między nimi znajdziemy mniejsze, pojedyncze drzewa i krzewy, które rosną w ich cieniu, nie mają wymagań słonecznych. Idealne na leśne spacery, podziwianie roślin, zwierząt czy zbieranie grzybów. Znakomicie nadający się aktywny wypoczynek. Ale idąc trochę dalej, zajdziemy do Parku Narodowego, gdzie od lat pozwala się działać naturze po swojemu, jak to ma miejsce na przykład w Puszczy Białowieskiej, o czym wspominałem w poprzednim moim filmie, do którego Cię zapraszam. Ale nie znajdziemy tutaj równo rosnących monokultur sosny lub buka. Zamiast tego rosną gęsto różnego rodzaju gatunków drzewa i krzewy. Wysokie i niskie, z małymi prześwitami, tworząc takie małe leśne polany, które są idealne dla wzrostu młodych drzew. Zbiorniki retencyjne tworzone przez bobry, bagna, różnego rodzaju trawy i grzyby, mechy, porosty. W skrócie, niekontrolowana dzikość. W tej dzikości zacząłem dostrzegać pewne plusy. Przecież lasy hodowlane są niczym innym jak polami uprawnymi. Na przykład z pszenicą czy kukurydzą, które masowo atakują szkodniki. No bo spójrzcie na to, taka monokultura na przykład buka tutaj. Idealne miejsce dla robactwa. Szwedzki stół. A jak to ma się do lasów? Zastanawiając się nad tymi różnicami w przyrodzie, zacząłem szukać odpowiedzi. Co dla lasów w praktyce jest korzystniejsze? Dlatego w tym filmie postaram się odpowiedzieć na to pytanie. W takich lasach, jak ten, możecie zobaczyć za mną tą sosnę, leśnicy co kilka lat wykonują cięcia korekcyjne, wycinając zbyt blisko rosnące siebie drzewa i niektóre gałęzie. Szybko wyjaśnię, po co się to robi. Wyjaśnijcie mi, w jaki sposób w środku lasu znalazła się taka duża wykładzina. Po prostu brak słów. Robi się to po to, żeby jak najszybciej uzyskać odpowiednią grubość pni, dojrzałość rębną i uzyskać jak najlepszej jakości drewno. Czego oczywiście nie da się odebrać leśnikom, bo robią to świetnie. Na logikę oczywiście jest to zrozumiałe. Usuwa się po prostu słabsze, zbędne osobniki, aby zapewnić lepszy wzrost tym silniejszym. Mają wtedy więcej słońca w koronie i więcej wody w glebie dla siebie, bo nie muszą się z kimś dzielić. No i faktycznie wszystko się zgadza. Drzewa walczą ze sobą o lokalne zasoby. Jednak w przypadku drzew dziko rosnących i z tego samego gatunku wygląda to trochę inaczej. W poprzednich filmach wspominałem wam, że drzewa łączą się w sieć mikoryzową, i że wymieniają się substancjami odżywczymi. Tym bardziej w dzikich lasach, ponieważ nie były przesadzane, a ich korzenie nie były po prostu narażone na zniszczenie. Ale w rzeczywistości las nie ma żadnego interesu w tym, żeby pozbywać się blisko siebie rosnących drzew lub pozbywać się po prostu słabszych osobników. W takim wypadku powstawałyby luki, które potem zmieniałyby leśny mikroklimat, wysuszając glebę i zmieniając wilgotność powietrza. Vanessa Bursche, jakoś tak, niestety nie znam niemieckiego, więc z wymową nazwisk mogę mieć problem, jest niemieckim naukowcem na Politechnice RWTH w Akwizgranie w zachodnich Niemczech. Odkryła, że w lasach, w które nie ingerował człowiek, drzewa dostrajają się do siebie, osiągając tą samą produktywność. Czyli co to znaczy? Każde drzewo rośnie w miejscu, które jest jedyne w swoim rodzaju. Dla przykładu, jedno drzewo może rosnąć na przykład na kamienistej glebie, inne na piaszczystej lub w miejscu, gdzie jest na przykład dużo gliny, a na przykład obok będzie gleba bardziej nawodniona, gdzie na przykład kilka metrów dalej tej wilgoci będzie brakować. Przez to też będzie ta gleba uboga w składniki odżywcze dla drzewa. Na przykład tuż z jakimś pagórkiem składników odżywczych dla drzewa będzie pod dostatkiem. Więc tak naprawdę na obszarze kilkunastu metrów kwadratowych gleba może znacznie się od siebie różnić. Oczywiście zależy też to od terenu. Mogą być też tereny takie jak tutaj, gdzie wszędzie wokoło jest piasek. A zatem każde drzewo ma inne warunki wzrostu. A co za tym idzie, wytwarza mniej lub więcej cukrów i drewna. No i także rośnie wolniej albo szybciej. W wyniku jej badań ustalono, że drzewa jakby wyrównują swoje siły. Wszystkie drzewa tego samego gatunku, nieważne czy były grube czy chude, produkowały niemalże identyczną ilość cukrów na liść. Nierówności te są korygowane poprzez sieć mikoryzową. Ten, który ma po prostu za dużo, jakby oddaje rosnącemu obok koledze, aby mogli wspólnie rosnąć. Przypomina to trochę nasz system opieki społecznej, gdzie nie pozwala się słabszemu upaść jeszcze niżej. W końcu gospodarka rozwija się dzięki współpracy wszystkich. Jeśli jeden aspekt podupadnie, odbija się to na reszcie. No i podobnie dzieje się właśnie w lasach, a właściwie to w naszym społeczeństwie. W końcu drzewa wypracowały ten system jako pierwsze. A więc
mamy w naszych lasach coś na wzór systemu opieki społecznej, gdzie gęstość zalesienia ma znaczenie i to bardzo duże, bo gdy bliżej drzewa rosną siebie, to mają po prostu krótszą drogę do przesyłania sobie tych substancji odżywczych. Stąd przechodzimy do wcześniej wspomnianej dzikości, bo jeśli w lesie zmniejszyłaby się gęstość drzew, zmniejszyłaby się także wilgoć, a jeżeli zmniejsza się wilgoć, no to drzewo musi sobie jakoś zacząć radzić. Wtedy powoli wysycha, bo ma mniej wody. Jeżeli drzewo jest słabsze, tak jak człowiek, kiedy ma po prostu mniej wody, no to ma słabszy organizm, więc jest bardziej narażony na szkodniki. Uwierzcie mi, szkodniki są gorsze niż harwester, bo one nie znają umiaru. W takim wypadku zmienia się mikroklimat, bo jak już wspomniałem, gleba wysycha i zmniejsza się wilgotność. Zwierzęta przenoszą się na inne tereny z braku pożywienia, a wiatr hula między drzewami, łamiąc je po prostu na zapałki, co sam na własne oczy widziałem, gdzie przez to niemalże zostałem prawie stratowany przez stado dzikich jeleni, co właściwie przydarzyło mi się w Tatrach. Słabsze drzewo może dostawać od silniejszego osobnika różnego rodzaju składniki w wypadku suszy, aby po prostu wzmacniać twojego kolegę rosnącego obok. No ale jeżeli zostanie pozbawiony sąsiada, no to nie ma kto mu pomóc. W interesie każdego drzewa jest to, żeby pomagać temu drugiemu. Tutaj mam świetny przykład tego, jak drzewa łączą się w sieć mikoryzową, dzielą się między sobą substancjami odżywczymi. To drzewo jest uszkodzone piłą mechaniczną. Jakiś drwal to zrobił, nie wiem w jakim celu. Drzewo jest naprawdę zniszczone. Palec tu się da wcisnąć. Drzewo jest uszkodzone na całej jego obwodzie, a więc kora jest zdarta. A drzewo samo jakby sobie substancję przesyła przez korę. No jeżeli tego przesyłu nie będzie, no to drzewo zacznie w końcu umierać. No i dlatego, że drzewo wygląda w ten sposób, leśnik oznaczył je do ścięcia, ale co to? Ty, to jest nie halo. Wiesz, że drzewo trochę jest słabsze? Ty, ale ono żyje. Jak ono może żyć? A to nie wydarzyło się przedwczoraj, ani w zeszłym sezonie. Tu już jest to dużo dłużej. Widać to po tym, jak tu się tak naprawdę nawet ta kora zabliźniła, można powiedzieć. Jest tylko jedno wytłumaczenie takiego zjawiska. Drzewa łączą się w sieć mikoryzową, przesyłają sobie wzajemnie substancje odżywcze. Nawet tym bardziej zobaczcie, te drzewo jest grubsze. System korzeniowy też ma większy, więc może dalej jakby tymi swoimi korzeniami dojść. Jedno drzewo silne, następne. I kiedyś to drzewo, będąc większym od tych mniejszych, pomagało tym mniejszym. A te teraz, gdy to potrzebuje pomocy, mu pomaga. Te drzewo jest bardzo duże. Koronę ma ogromną. Nie wiem, czy to widać. Gdyby tego drzewa tu zabrakło, to tutaj zrobiłaby się pustka. A jak zrobiłaby się pustka, gleba by się wysuszała. Te drzewa mniejsze miałyby problem. Więc one mają sens w tym, żeby przesyłać substancje odżywcze temu drzewu, żeby je utrzymać przy życiu. Bo same z tego będą miały korzyści. To jest po prostu niesamowite. Odpowiadając na pytanie z początku filmu, jesteśmy w stanie dostrzec, jak silny i znaczący jest łańcuch pomiędzy drzewami, a jest on tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Drzewa o tym doskonale wiedzą i dlatego tworzą niezwykłą społeczność, bezwarunkowo sobie pomagając. Moglibyśmy się o nich naprawdę wiele nauczyć, ale o tym będzie już w następnym filmie.